Cześć bąbelki, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Ja jestem Karo i witam was w kolejnym audiologu. Dzisiaj w naszych uszach i na naszych komputerach zagości dość trudny temat. Trudny bardziej dla mnie niż dla was, ponieważ wy tylko słuchacie, a ja wypowiadam się jakby... No, dzisiaj będzie bardzo agresywnie, bo porozmawiamy sobie o bezbronności, o wykorzystywaniu wierności, o nadużywaniu czyjejś wierności. A mianowicie porozmawiamy sobie o ludziach, którzy nie cenią sobie żadnego życia oprócz swojego. O ludziach, którzy katują, znęcają się, porzucają w strasznie przykrych okolicznościach swoje zwierzaki i przede wszystkim czasami nawet je mordują. Tak jak już mówiłam, jest to temat bardzo, ale to bardzo trudny dla mnie ze względu na to, że ja strasznie źle znoszę takie rzeczy. Od razu budzi się we mnie agresor i mam ochotę pozbawić życia 3/4 z tych ludzi, którzy nie potrafią się jakby zasymilować ze społeczeństwem i muszą utylizować coś, co im tak naprawdę nie przeszkadza, albo coś, co im właściwie przeszkadza w jakimkolwiek życiu, bo im się znudziło. Powiedzcie mi, który normalny, dorosły człowiek bierze sobie pieska na 2 lata, a później przywiązuje go do drzewa, wyrzuca go z samochodu? Żeby tego było mało, te psy czekają, te psy wierzą, że zostały same, bo był jakiś konkretny powód. Właściwie może nie tyle, co że wierzą, tyle co jakby mają zaufanie do tego pana, że on na pewno wróci, tylko one muszą poczekać. A pan nie wraca. Albo ostatnio widziałam taki bardzo, ale to bardzo szokujący filmik, gdzie jechał sobie chyba rowerzysta drogą rowerową i tuż za zakrętem, akurat drogę rowerową przecinał taki wykręt w prawo i samochód zatrzymał się na pasach, gdzie ten rowerzysta miał sobie na spokojnie przejechać i wyrzucił pieska z samochodu, małego psa, i odjechał. Po czym ten pies ruszył za nim, a on się nawet nie zatrzymał. I powiedzcie mi, może wytłumaczcie mi, co powinnam zobaczyć w tych ludziach oprócz kupy gnoju? Co powinnam zobaczyć w człowieku, który katuje swojego psa, a później zakopuje go żywcem? Ba, lepiej i jeszcze dostaje 8 miesięcy w zawieszeniu. Bo miał złą sytuację finansową, bo był nieskłonny do wrażliwości. Co to są za powody w ogóle paradoksalne w jakikolwiek sposób? I to jest prawo? To jest egzekwowane prawo? I wszyscy dookoła dziwią się, że to jest popełniane coraz częściej, skoro oni się tak naprawdę nie mają czego bać? Wszyscy chyba dobrze wiemy, czym są wyroki w zawiasach i jak to się odbywa. Mianowicie ma się to tak, że jeżeli nie popełnisz jakiegoś przestępstwa w danym okresie czasu, to nie pójdziesz do więzienia. Natomiast jeżeli, załóżmy, w przeciągu 8 miesięcy, przy wyroku na 8 miesięcy, popełnisz jakieś przestępstwo, no to idziesz siedzieć na te 8 miesięcy. Ale powiedzcie mi, czy życie psa warte jest grzywny 300 zł? Czy życie dziecka warte jest karze na zawiasach, załóżmy, na rok? Czy to jest tego warte? Ojciec, który zabija gwałciciela swojej córki, dostaje większy wyrok niż człowiek, który w ogóle bez mrugnięcia okiem zakatował albo dziecko, albo psa. Dlaczego ci bezbronni mają najmniejsze prawa i dlaczego prawo w związku z nimi jest tak słabo egzekwowane? Jestem w stanie założyć się o 1 000 000 dolarów, że gdyby prawo zostało zaostrzone do maksimum,
i stosowano by jakąkolwiek zasadę oko za oko, ząb za ząb, albo jakieś tragiczne kary, jeśli chodzi o odsiadki, idę sobie rękę uciąć, że wszystko spadłoby do minimum, bo nikt nie chciałby, żeby jego zabito, bo nikt nie chciałby, żeby jego okradziono, bo nikt nie chciałby, żeby jemu coś takiego się wydarzyło, ale sam to robi. Jakim prawem w ogóle ktoś może decydować o wartości czyjegoś życia? Dlaczego w takim razie zabójstwo małego dziecka jest warte zawiasów i jeszcze otrzymania mieszkania, załóżmy, w Sosnowcu, bo media nie dają żyć? Poważnie, to jest sprawiedliwość? Jakiś rok temu widziałam filmik na Facebooku, który się rozpłynął niczym świeże bułeczki po internecie, gdzie do wiaderka wsadzono małego kotka, polano benzyną i podpalono. Kurwa, co trzeba mieć w głowie, żeby w ten sposób postępować z żywą istotą, która potrafi kochać, która jest wierna? Połowa społeczeństwa nawet, kurwa, nie wie, co to są za cechy, nawet ich nie używa. A bezbronny i o niczym nie zdający sobie sprawy pies musi cierpieć, załóżmy, w ten sposób? Za kradzież ludzie czasem odsiadują po 8 miesięcy. A za zabójstwo tyle nie mogą? Bo co? Czym życie psa różni się od naszego? W czym tkwi różnica? Bo ja na przykład nie widzę żadnej. Życie to jest życie i życie należy cenić. Nie ma czegoś takiego jak bawienie się w Boga, od ciebie pozbawię życia, ciebie pozbawia, ty zostaniesz, bo jesteś mi do czegoś potrzebny. Sądy same wprowadzają sobie bezprawie. Zresztą zacznijmy od tego, że zanim on nawet by dostał te 8 miesięcy w tych zawiasach, to pewnie ze 2 lata jeszcze czekałby na rozprawę albo na wyrok. Dwa rozwody czasami po 5 czy po 6 lat trwają. Jezu, strasznie was przepraszam za te przypływy agresji i brzydkie słowa, jakie lecą z moich ust. Ale uważam, że te słowa bardzo dobrze odzwierciedlają to, co w tej chwili czuję, bo czuję tak ogromną złość, że nawet sobie nie jesteście w stanie wyobrazić. Ja, jako osoba mająca 2 psy, nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ktoś w moim otoczeniu zrobił jakiemukolwiek psu krzywdę. Nie wyobrażam sobie tej sytuacji. Bo mimo stosunkowego małego mieszkania już wolałabym zabrać komuś psa i przygarnąć go do siebie, niż zostawić go w takich tarapatach, w jakich był, gdzie był tłuczony za niewinność, przypuszczalnie. Nie chciałabym, żeby ten audiolog wywołał w was jakieś ataki smutku, ataki złości. Chciałabym poruszyć po prostu temat, który jest ważny i który... o którym naprawdę jest bardzo cicho w mediach. Bo to, że w uwadze ktoś poda, że ktoś zakopał i skopał i zakopał psa, to jest nic w porównaniu do tego, co ludzie o tym myślą. Wchłaniamy w całą tą polityczną papkę, jaka leci w TVN-ie czy na innych środkach masowego przekazu i nie poruszane są nawet tematy moralne w żaden możliwy sposób. W międzyczasie możecie napisać, co sądzicie na ten temat. Może macie jakieś sugestie co do zmiany jakkolwiek, czegokolwiek w tej sytuacji, bo do poprawy ewentualnie. Tymczasem ja się z wami żegnam, także trzymajcie się i pa, pa.